To już się nagrywa, jestem na wizji, tak? Tak właśnie wygląda praca w katolickim Radiu Podlasie. Nawet nie ma czasu, żeby porządnie zjeść, bo zawsze ktoś coś przerywa. Właśnie jesteśmy tego świadkami. Wywiady, nagrania, spotkania z ludźmi, tak to wszystko wygląda, a najciekawsze jest w tym wszystkim to, że nigdy nie wiem, co będę robił dnia następnego. Ba, nawet nie wiem, co będę robił za kilka godzin. Była kiedyś taka sytuacja, zostałem oddelegowany na diecezjalne dożynki w Ciechanowcu. To były dożynki diecezji drohiczyńskiej i była taka wpadka. Otóż zwykle dożynki odbywają się w niedzielę. Dożynki w diecezji drohiczyńskiej odbyły się w sobotę i ja na to wydarzenie pojechałem w niedzielę. To tak jak już trochę wcześniej wspomniałem, taką tą nieprzewidywalność, że po prostu nigdy inaczej. Każdy dzień jest inny, każdy dzień jest inny od poprzedniego i to jest właśnie ciekawe w tej pracy. Najtrudniejsze zadanie? Myślę, że takim najtrudniejszym zadaniem to było to wejście w radio. Poznanie, jak to wszystko wygląda, jak w tej pracy tworzy się te informacje, jak się zdobywa, jak się przetwarza. Myślę, że generalnie początek tej pracy w radiu był taki ogólnie najtrudniejszy dla mnie. Przede wszystkim no też głoszenie Ewangelii, mówienia o naszej wierze i to jest przede wszystkim, wydaje mi się, że nasz priorytet, a przede wszystkim też to, aby mówić o rzeczach dobrych, które obecnie gorzej się, mówiąc żargonem medialnym, sprzedają i myślę, że te dwie kwestie. Duże wyzwanie, duża odpowiedzialność i myślę, że satysfakcja. No przyznam się, że to jest trudne pytanie, jak będzie wyglądało radio za 30 lat, nie wiem, ale myślę, że z Bożą pomocą na pewno będziemy istnieć. Katolickie Radio Podlasie, 101,7 FM, 101 pomysłów na 7 dni w tygodniu.